A gościem wywiadu Wnet jest Paweł Szrot, nowy szef gabinetu prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Witam szanownych słuchaczy. Z informacji zebranych przed rozmową wynika, że jest pan szanowanym urzędnikiem, bardzo pracowitym człowiekiem i kompetentnym organizatorem, ale nie dał się pan jednak poznać jako polityk z pierwszego szeregu. Skąd taka decyzja? Pani redaktor, pan prezydent już o tym mówił w czasie również nominacji. Bardzo dawno współpracuję z panem prezydentem. Poznałem go jeszcze w 2007 roku, kiedy ja byłem szefem sekretariatu pana wicepremiera Gosiewskiego, a on był członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów. I od tej pory bardzo regularnie współpracujemy. I być może stąd to zaufanie, które jednak, umówmy się, jest potrzebne do wykonywania tej funkcji, która się wiąże z bardzo delikatnymi, ze specyficznymi zadaniami. Jeśli pan prezydent mi zaufał, to jest to dla mnie tylko zaszczyt. Ale dlaczego pan podjął taką decyzję, żeby jednak podjąć się bardzo ciężkiej pracy? Panie redaktor, ja sprawowałem w swoim życiu wiele już funkcji i naprawdę nowe wyzwanie i to takie wyzwanie, w czasie którego będę mógł się przysłużyć naszej ojczyźnie, jest dla mnie również zaszczytem. Wśród tych komentarzy, tych pana wypowiedzi pojawiła się informacja, że chce pan usprawnić komunikację między głową państwa a rządem. To wiedział pan o wecie? Czy weto było z panem uzgodnione? I czy to właśnie jest wynik braku komunikacji między rządem a głową państwa? Pani redaktor, weto nie musi być ze mną uzgodnione. To jest suwerenna, autonomiczna decyzja pana prezydenta. Ale owszem, wiedziałem o tym wecie. I już w tym tygodniu podejmujemy rozmowy, co robić dalej, gdyż nie jest intencją tutaj pana prezydenta ingerowanie wewnętrzne ustalenia w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy, w przyporządkowanie działów czy urzędów odrębnym podmiotom w tej koalicji. Pan prezydent miał do tej ustawy bardzo merytoryczne zastrzeżenia i o tych zastrzeżeniach będziemy z rządem rozmawiać. Jakie ma pan plany na najbliższe tygodnie, miesiące w kancelarii? Czy będą zmiany kadrowe poza tymi, o których już wiemy? Pani redaktor, zmiany kadrowe są w kompetencji pana prezydenta. Z tego, co wiem, te główne zmiany kadrowe w kierownictwie już nastąpiły z początkiem tego roku. Nie wiem nic o kolejnych głównych zmianach kadrowych. Natomiast jeśli chodzi o moje plany, to tak jak pani redaktor już raczyła była wskazać, chodzi o usprawnienie komunikacji między rządem i prezydentem. Chodzi o bardzo ścisłą współpracę legislacyjną, tak żebyśmy projekty te mogli dyskutować jeszcze przed ich przyjęciem przez rząd, już nie mówiąc o pracach parlamentarnych. Pani redaktor, co do kolejnych planów, to będę informował na bieżąco. No, jeśli chodzi o planowanie pracy pana prezydenta, to wszystko mocno utrudnia sytuacja epidemiologiczna. Ona wprowadza szczególną specyfikę, ale staramy sobie z nią radzić i organizować różne spotkania, wydarzenia w formie nowej, nawet czasem nowatorskiej. Jest pan człowiekiem, który swą drogę polityczną na pewno w jakiejś dużej mierze zaś wdzięcza współpracy z Krzysztofem Jurgielem. W Pałacu Prezydenckim współpracować pan będzie z Krzysztofem Ardanowskim. Jak pan by skomentował konflikt pomiędzy oboma byłymi ministrami rolnictwa? Pani redaktor, nie wiem, dlaczego pani zakłada, że pomiędzy dwoma panami jest jakiś zasadniczy konflikt. Ja niedawno rozmawiałem z panem europosłem Krzysztofem Jurgielem. On wskazywał, że w tym momencie jego współpraca z panem Krzysztofem Ardanowskim przebiega dosyć harmonijnie. Nie. Ja to przyjmuję. Jeden z polityków zastąpił po prostu drugiego na stanowisku ministra rolnictwa. Być może mieli trochę inne wizje. Być może też ta zmiana sama miała doprowadzić do pewnej korekty w obszarze tej polityki. I ja naprawdę nie zakładam, że między panami jest bardzo zasadniczy konflikt czy antagonizm. Po prostu mają ich wizja rolnictwa nieco się różni. I obu panów szanuję, z oboma
wiele razy współpracowałem i myślę, że też moja osoba będzie pozwalała tutaj oba panów atuty wykorzystać również dla Polski ze strony urzędu pana prezydenta. Co w najbliższym czasie, albo jak skomentowałby pan to, co się dzieje w kontekście Stanów i co w najbliższym czasie zamierza zrobić prezydent Andrzej Duda, jeśli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych? Pan prezydent w swoich wypowiedziach wskazywał mocno, że wierzy w siłę amerykańskiej demokracji. Te słowa odnoży odzwierciedlenie w rzeczywistości. Jak wiadomo, odbędzie się 20 stycznia demokratyczne przekazanie władzy przez ustępującego prezydenta nowemu prezydentowi. Natomiast jeśli chodzi o działania pana prezydenta, to tutaj już pewne takie częściowo publiczne, częściowo dyskretne działania nastąpiły. Chodzi tutaj o wymianę korespondencji między prezydentem a lektem. Prowadzimy też analizę postawy zaplecza politycznego prezydenta elekta Joe Bidena, czyli Partii Demokratycznej. I wszystko wskazuje na to już mówił o tym pan minister Szczerski, minister do spraw międzynarodowych w kancelarii, że główne cele, główne kierunki polityki międzynarodowej Stanów Zjednoczonych będą utrzymane również też na polu Europy Środkowej i Europy Wschodniej. To skoro padło to nazwisko Krzysztofa Szczerskiego, byłego szefa gabinetu prezydenta, jak układa się panu współpraca i jaką rolę przewidział prezydent? Czy to jest emerytura, czy awans, czy to po prostu było już zmęczenie materiału? Pani redaktor, moim zdaniem to jeszcze inna sytuacja. Obecnie zwiększa się rola tego aspektu międzynarodowego pracy pana prezydenta, a pan minister Szczerski, pan profesor Szczerski te zadania zawsze wykonywał świetnie i dalej będzie te zadania wykonywał. Co więcej, teraz będzie mógł się na nich po prostu bardziej skoncentrować. To jest zmiana na dobre. Ja przejąłem tą funkcję, można powiedzieć, pierwszego asystenta pana prezydenta. Też z tego powodu, żeby ta obsługa ze strony międzynarodowej, ze strony pana ministra Szczerskiego była bardziej kompleksowa, bardziej kompletna. Jakie miejsce na scenie politycznej chce zająć prezydent? Plotkuje się wśród komentatorów i dziennikarzy, że prezydent chce ruszyć w stronę rolników, być może w stronę gospodarczą. Chce zająć takie miejsce jak tu nie przymierzając kiedyś Aleksander Kwaśniewski, a de facto jaką rolę widzi prezydent na scenie politycznej? Pani redaktor, polskie rolnictwo zawsze było zapleczem polskiej prawicy. Pan prezydent zawsze będzie się utożsamiał z tym nurtem polskiej polityki. Pani redaktor, pan prezydent przede wszystkim musi dbać o właściwą, właściwe wypełnianie roli przez instytucje państwa. Jego działania ostatnie też z tego wynikają. Ale pan prezydent też będzie ściśle współpracował z tymi siłami politycznymi, które stoją za jego wyborem, poparły go w kampanii i z których się wywodzi, czyli z ogólnie rozumianą koalicją Zjednoczonej Prawicy. I myślę, że to jest jasne, że w drugiej kadencji będzie tak samo, że niewielkie korekty, które pan prezydent będzie uzgadniał z rządem, nie będą do tej współpracy żadną przeszkodą. No to a propos Zjednoczonej Prawicy. Konflikt. Jeśli pojawia się informacja w mediach, że na chwilę udało się zasypać rów, to znowu zaczyna się kolejne nieporozumienie, jak byśmy to delikatnie nazwali, w obozie Zjednoczonej Prawicy. Czy pana zdaniem, człowiek doświadczony, człowiek prawicy, widzi szansę na to, żeby Zjednoczona Prawica dotrwała do końca tej kadencji i jaką rolę prezydent tutaj swoją widzi? Pani redaktor, ja nawet nie tyle widzę szansę, co wręcz widzę konieczność historyczną, żeby Zjednoczona Prawica konieczność dotrwała. Koniecznością, ale znamy sytuację i wiemy, jak wygląda czasami pragmatyka polityczna.
Wiemy, jak wygląda pragmatyka polityczna, ale też liderami Zjednoczonej Prawicy są ludzie rozsądni, odpowiedzialni i rozumiejący interesy ojczyzny, więc tutaj nie miałbym żadnych większych objaw doraźne. Antagonizmy nawet pewne naturalne niż konflikty myślę, że nie będą prowadziły do zerwania tych relacji podstawowych. I pan prezydent tymi działaniami korygonującymi myślę, że też będzie te konflikty, antagonizmy raczej łagodził. Ja podkreślam, też te weto to nie jest działanie przeciwko żadnej ze stron Koalicji Zjednoczonej Prawicy. Panu prezydentowi nie chodzi tutaj o wskazania personalne, chodzi o pewne zasady prowadzenia polityki państwa. No ale jest odebrane jako działanie przeciwko, więc to weto jednak gdzieś jest pokazaniem przez prezydenta, że to nie jest tak, że wszystko da się załatwić w ten sposób. Czyli jaką rolę chce przejąć prezydent? Przepraszam, że pytam ciągle, ale próbuję się dowiedzieć i zrozumieć. Jeśli scena polityczna po drugiej stronie barykady wychodzi na ulicę, Zjednoczona Prawica, o czym wszyscy mówią, jest w sferze dyplomatycznego pokoju, ewentualnie konfliktu, który się odbywa pod dywanem, jak wszyscy mówią, to jak chce prezydent budować swoje zaplecze i jaka jest jego przyszłość w polityce? Panie redaktorze, ja jestem osobiście przekonany, a jestem już po wielu rozmowach, że te największe antagonizmy, których byliśmy świadkami może jesienią zeszłego roku, w ramach Koalicji Zjednoczonej Prawicy zostały zażegnane. A jaką rolę pan prezydent chce pełnić, jak sobie wyobraża dalszą część kadencji, to będzie również widać bardzo wyraźnie po dzisiejszym tygodniu, po obecnym, bieżącym tygodniu, kiedy po prostu pan prezydent siądzie do rozmów z rządem i wypracuje kształt, wspólnie zostanie wypracowany taki kształt ustawy działowej, który mam nadzieję będzie spełniał dobrze swoją rolę. To dlaczego rząd nie przyjechał do prezydenta przed złożeniem tej ustawy? A to jest pytanie do rządu. Takie rozmowy będą miejsce niestety po złożeniu tej ustawy, ale będą miały miejsce i uważam to samo w sobie za pozytyw. Rząd się zgadza, że trzeba usiąść i jeszcze ją przedyskutować. I na koniec, ponieważ świętujemy już właściwie na świecie wszystkie głupie święta, przepraszam, że tak powiem pejoratywnie, dzisiaj niech pan sobie, panie ministrze, wyobrazi, jest dzień czystego biurka. Jak wygląda pana biurko w gabinecie, w nowym gabinecie? Jak generalnie ma pan ułożony porządek albo chaos na biurku? Pani redaktor, też jestem zaskoczony i deklaruję i pani redaktor, i wszystkim naszym słuchaczom, że z okazji Dnia Czystego Biurka posprzątam dzisiaj na biurku. Mam trochę osobistych zastrzeżeń co do dokumentów, które się na nim znajdują i to, o czym pani mówiła, Dzień Czystego Biurka, to będzie z pewnością dobrą okazją, żeby nieco je uporządkować. To wszystkiego dobrego życzymy w tym dzisiejszym działaniu, ale też w nowej funkcji. Będziemy zapraszać i słuchać o kolejnych działaniach, mam nadzieję. Nowy szef kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, Paweł Szrot, był państwa gościem. Do widzenia państwu. Dziękuję, wszystkiego dobrego. A teraz dla państwa i teraz jest ta piosenka o poniedziałku, której tytułu nie zapamiętałam i zagramy ją właśnie.